Jesteśmy przy szpitalu onkologicznym w Opolu. Z oczywistych powodów zagrożenia wirusem nie możemy wejść do środka. Ze względu na pandemię większość zabiegów i procedur medycznych została odwołana. Tak naprawdę to ogromny stres i problem dla wielu pacjentów, zwłaszcza tych onkologicznych. Na całe szczęście w Opolu cały proces leczenia onkologicznego został zachowany. Jest ze mną ordynator oddziału onkologii klinicznej dr Barbara Radecka. Witam serdecznie. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja pacjentów onkologicznych i proces leczenia onkologicznego? Za wszelką cenę staramy się utrzymać ciągłość leczenia. Oczywiście jest to bardzo trudne, ponieważ również jeden budynek jest jeszcze nadal wyłączony z normalnej pracy, chociaż jest już po dezynfekcji i będziemy powoli go zasiedlać. Natomiast staraliśmy się tak przeorganizować pracę, żeby pacjenci mogli to leczenie nadal kontynuować. Oczywiście w każdym przypadku podejmujemy decyzje indywidualnie. Wprawdzie na czas zarazy towarzystwa naukowe, światowe, ale również i polskie onkologiczne przygotowały pewne adaptacje ogólnie obowiązujących zaleceń, jak postępować z pacjentami w sytuacji tego zagrożenia epidemicznego. No ale te zalecenia, przepraszam, często również wymagają bardzo indywidualnego podejścia. My staramy się kontynuować leczenie chemioterapią, prowadzić niezbędne zabiegi chirurgiczne. Koledzy z zakładu radioterapii kontynuują leczenie u pacjentów, ale oczywiście na każdym etapie kierujemy się przede wszystkim bezpieczeństwem naszych chorych. A proszę powiedzieć, jakby zdarzyła się taka sytuacja, że pacjent onkologiczny zachorowałby nieszczęśliwie na koronawirusa. Co wtedy? Jak wygląda proces leczenia? Leczenie onkologiczne, czy to chemioterapią, czy radioterapią, musi być w tym momencie przerwane. Szanse na jego kontynuację będą znów oceniane indywidualnie. Zależy, jak szybko ta infekcja ustąpi. Zależy od tego, czy leczenie zmierzało już ku końcowi, czy leczenie ma charakter radykalny, czy paliatywny. Za każdym razem, gdyby coś takiego wystąpiło, prowadzący lekarz onkolog, czy też radioterapeuta, czy chirurg będzie decydował o tym, w którym momencie z tym leczeniem można wkroczyć. Dziękuję serdecznie. Ograniczenia i restrykcje wprowadzone przez rząd utrudniają nam życie, ale tak naprawdę je ratują. Dlatego pomyślmy nie tylko o sobie, ale o innych i zostańmy w domu, jeśli nie musimy wychodzić.